Słuchaj, to minęły 2 godzinki od sedacji, także wszystkie konie sobie tutaj elegancko wychodzą. No, bajaderka idzie, jeszcze taka lepko. Nie, no idzie sobie. No, ale tak ostrożnie sobie tupta. Dzisiaj cudowna pogoda. Ja elegancko idę zobaczyć koleżance konia. Miał lekko przypuchniętą nogę, bo kawał drogi tutaj jest, żeby do nich dotrzeć. A one są na wolnym wybiegu. Bajaderka miała dzisiaj robione ząbki. Trochę były zapomniane te zęby, bo 1,5 roku ponad nie miała robionych, ale w sumie wszystko spoko. Tam miała tylko lekko zaostrzone, nic nie miała, wiecie, poprzecinanych policzków ani nic, więc... Więc spoko. Dobra, teraz fajnie jakby nie uciekały z tego, że mam parasol. Nie, ale patrzcie, normalnie to jest 1000 IQ. Nie patrzcie tak na mnie. On chyba się ewakuuje, chociaż... Aha, bo to jest teraz pastów. Jak ja tu teraz przejdę? Ja no, jakoś się przecisnę dołem. Chyba będę musiała wyrzucić parasol. Chociaż... nie idę zobaczyć, jak sytuacja, tak? Fajny parasol? Też tak myślę. No, ale tak niepewnie. Tak? Straszne rzeczy. No, oczy prawie wypadają z orbit. Zwiady. Straszne? Nie. Co to za dźwięk był, ty? Mali kosmita wziął i przyszedł, nie? Dobra. Ja sobie położę to tak. O, bo mi będzie przeszkadzać. O, weź się uspokój. Trzeba przejść jakoś dołem. Bunia! Siema. Co tam? Bo nic tu nie ma. Także git. Ja nie mogę. Tam są zwiady, dalej parasolki. Oni dalej nie są pewni, czy przeżyją. A ty to jakiś nowy, tak? Pimpuś. Taki nowy pimpuś? O Jezus, ja nie zjadaj mnie ty. Taki nowy też fajny jesteś. No. Taki fajny. A wy co? Dalej niepewni? Tak w razie był poobserwować, nie? To jest koszyczek obfitości. Idziemy zjeść bydlaka. Gdzie ty jesteś? Ostatnio mam taki kryzys egzystencjonalny. O, jestem taka nieobecna. Przekichana, nie? Jakby ja nie wiem, o co kamam. W ostatnim czasie jeździłam oglądać konie też do dzierżawy, współdzierżawy. Tak się zastanawiałam. Ale powiem wam, że jednak, kurde, im więcej człowiek wie, im człowiek więcej widzi, tym jednak chciałbym mieć konia swojego, żeby wszystko zrobić tak, jak się powinno i żeby wszystko doprowadzić tak, jak powinno być. Bo pojechałam oglądać konia, który był z podpiskiem, że dla doświadczonego i coś tam i dużo koni w sumie jest tak napisanych. I ja przyjeżdżam na takie miejsca wtedy i jeżdżę na takich koniach i wiecie, ten koń sobie coś tam podbrykuje, coś tam na przykład się nie zatrzymuje, coś tam są jakieś takie problemy. I co jest najlepsze, że zazwyczaj to wychodzą takie rzeczy, że konika plecy bolą, coś jest nie tak, albo widać, że właśnie że koń może mieć coś z nogami, albo właśnie z trzeszczkami, że jest złe ukątowanie. Ja się na tym ukątowaniu tak średnio znam, no ale to gdzieś tam widać, że na przykład jest pionowo to kopytko sobie rośnie. Tak jak u bajaderki było. I ludzie na to nie zwracają uwagi i nie chcą zwracać uwagi. I tak samo ostatnio widziałam ogłoszenie, do które z ciekawości napisałam, ale nikt mi nie odpisał. Więc nie wiem, czy mnie ktoś kojarzy. Czy po prostu ktoś chce kontaktu telefonicznego, ale jakby pisze zazwyczaj SMS, jest łatwiej, szybciej i przyjemniej dla mnie. Ja na przykład nie lubię rozmawiać przez telefon. Mega dziwne ogłoszenie, że koń jest udostępniony na tyle jazd, ile wlezie, że jakby można z nim robić wszystko i co się żywnie podoba, ale że koń jest mega trudny i coś tam, nie? I potem widziałam ogłoszenie, że ten koń jest też na sprzedaż, że jest właśnie
charakterny, czy coś takiego. Jest też niby świeżo zajeżdżony i coś tam, coś tam. I wiecie co, i od razu ja już widziałam, że coś będzie nie tak, że albo coś zdrowotnie jest nie tak, albo ktoś coś spaprał po drodze i szuka sobie takiego kozła ofiarnego. Nie wiem, no jakby byłam mega ciekawa, co się dzieje, ale niestety nikt mi nie odpisuje, więc nie wiem, czy ktoś się znalazł, czy jakiś jest chętny na kupno, czy po prostu ktoś mnie kojarzy i mi nie odpisał. Opcje mogą być różne, aczkolwiek naprawdę ciężko znaleźć coś sensownego i do dzierżawy, współdzierżawy, czy tam do kupna, bo jak ja widzę takie perełki, to powiem wam, że dramat. A ogólnie mega się dziwię, bo na przykład dalej jakby mimo tego, że coraz więcej się o tym wszystkim mówi i mówi się coraz więcej właśnie o tym, że tego nie trzeba jednak badać i tak dalej, to ostatnio moja mama miała styczność z ludźmi i to słuchajcie, ludźmi wykształconymi, bardzo mądrymi ludźmi, którzy zakochali się w koniu, kupili tego konia i teraz są niezłe jajca, bo koń okazuje się, że ma bardzo duże problemy zdrowotne i koń młody. I ludzie nie zbadali tego konia, zbadali dopiero jak go kupili. Wiadomo, że po tym co się dowiedzieli i jakby to nie minął chyba nawet tydzień od ich badań, no to mogą tego konia jakby zwrócić właścicielowi, chociaż ponoć właściciel coś się tam pultał, że konia sprzedawał zdrowego, no ale no wystarczy, że weterynarz przyjedzie, podpisze, że no to się nie działo w ciągu kilku dni i konia można jakby zwrócić, ale to jest też takie głupie, no bo my się przywiązujemy, od tych kilka dni przywiązujemy się do tego zwierzaka, albo że ludzie się łapią na rzeczy takie jak no koń pójdzie taniej, jeżeli się szybko zdecydujesz, nie? Jeżeli przyjedziesz i powiesz, że kupujesz tu i teraz, no to 2000 taniej, albo coś takiego, albo konie, które są mega tanie i ludzie się na to łapią. Jakby serio totalnie nie rozumiem i powiem wam, że jak będę szukać sobie konia i przyjdzie ten moment, to nagram wam film całościowy, jak się powinno szukać tego konia, jak to wszystko powinno wyglądać i jak ja się za to zabieram i na co zwracam uwagę. Nie da się no pewnych rzeczy zweryfikować, nie? Bo ludzie kłamią strasznie. Więc czasami się zdarza tak, że przyjeżdżacie, weterynarz przyjeżdża i się okazuje, że jest dramat. I na to też trzeba być gotowym. Dobra. Szukając dalej jeszcze chyba kilka koni odwiedzę do współdzierżawy. Co mi się wydaje, że odwiedzę. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jeżeli coś się trafi, to fajnie. Jeżeli się nie trafi, to prawdopodobnie zacznę sobie jeździć tam, gdzie jeździłam. No ale to też jakby kwestia tego, że ja bym właśnie wolała, myślałam, że właśnie jak będzie kwestia współdzierżawy, to te konie będą wiadomo bardziej zadbane, mimo tego, że tam, gdzie jeżdżę, no nie jest wcale źle, nie? Ale wiadomo, że człowiek jakby, tak jak mnie znacie, chciałby mieć wszystko pod kontrolą, że siodełko idealnie dopasowane, że konik przyświetlony od stóp do głów, że wiadomo, że koń może pracować, że wszystko jest w porządku i tak dalej, bo ja jestem mega przeczulona, jak dobrze o tym wiecie. Wiadomo, że taki koń ze szkółki, no nie ma aż takiej fantastycznej opieki. Wiadomo, że opiekę ma, no ale wiadomo, ja to bym jeszcze nie wiadomo co zrobiła i coś inaczej zrobiła i lelele. Dlatego chciałam poszukać właśnie koni do współdzierżawy, że ci ludzie będą jednak bardziej na to patrzeć. Aczkolwiek póki co wydaje mi się, że te konie, które są faktycznie takie, wiecie, mega fajne i gdzie ludzie na to patrzą, to schodzą po prostu w sekundę, albo po prostu idą po znajomości, nie? Więc, no niestety, ciężki kawałek chleba. A ja, kurde, nie mam znajomości. Także mi to na przykład nie ułatwia sytuacji, bo tak to może by się i coś znalazło fajnego, ale ja niestety za bardzo z końskich znajomych to nie mam. Bulducy, bulducy. Dalej tak samo ostre. Uhuhu. Dobra. Dajcie znać, czy jest tu ktoś fanem ostrego żarcia.